random. Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, witam was w randomie z Roach Wizards. To jest gierka o magach i co więcej mówić, to wystarczy, żebym był zainteresowany. A byłem zainteresowany na tyle, że na ten produkt polowałem długi czas. I kiedyś jak były jakieś dzikie promocje, to stwierdziłem, że a biorę, a łapię, a nagram z tego randoma. I to nie wiem, było z rok temu jak nie więcej, bo działo się bardzo dużo. I szczerze powiedziawszy, w ogóle zapomniałem, że ten produkt posiadam ostatnio. Pojawił on się na promocji, mi tam gdzieś mignęło, że a, Roach Wizards jest tanie i to jest... Czy to nie jest ta gierka, którą miałem kupić i ograć? Wchodzę na Steamie, żeby zdobyć Roach Wizards i masz tą grę w swojej bibliotece. Okej, skoro już ją mam w swojej bibliotece, to równie dobrze mogę odpalić i spróbować zagrać, zobaczyć co tu jest. Mamy do wyboru... albo takiego maga, albo taką magównę. Może weźmy sobie tą babkę, jakieś fajne imię dla niej. Arietta, Lavender, Lavender Brown, idealnie. Może jest Ravenclaw, super, pasuje. Story Gauntlet. O, story chyba bardziej. Wbijmy do samej rozgrywki i zobaczmy jak to wygląda, bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam czego miałem się po tej grze spodziewać w ogóle. Mam wrażenie, że bardzo głośno jest. Nie, gameplay. Vision effects, ok, close, tutaj wszystko spoko. Ej, wracać mi, settings, gdzie jest audio? Tu jest audio. Sound effects gdzieś do... O! Może troszkę dzisiaj sound effecty. I jesteśmy w domu. Gdzie ja się mogę poruszyć? Nie będę ukrywał, że podoba mi się ta konstrukcja świata, która... Spadają te, od których się oddalam. Ale wracają, dobra, to nie tak ten. Po prostu wychodzą poza pola mojego widzenia. Jestem taka głodna. Było prawie 2 dni, od kiedy jadła po raz ostatni. Drzwi. Czemu mieczem te drzwi? Mam wrażenie, że my coś atakujemy. Okej, nie wiem. Nie. Znaleźliśmy skrzynkę i scrolla. Okej, będziemy mieli próbę ognia. Ja się chciałem tylko rozejrzeć, o co chodzi? O! Powiedzcie, że są jedzonka. I mamy miecz, mamy tutaj backpack. To będzie jakieś... A, to mnie może ożywić. Czy to będzie jakiś bardzo turowy RPG hack and slash? W ogóle wrota, żeby nie było, nie? W ogóle nie ma Stargate'a. Uuu, te drzwi, otwórzmy je, wejdźmy dalej. Nie będzie tu żadnej pułapki. Jest ok i tylko jedna akcja może zostać wykonana. Mogę skipnąć swoją turę, naciskając sobie przycisk. Dobra. To co chcę zrobić, to jest wycofać się bardziej do tyłu. Okej. Zlurować jednego. Żeby walczyć tylko z jednym przeciwnikiem. O, więcej golda. Popełniłem błąd taktyczny, ale dobra. Umieraj. Więcej ich jest, jeszcze więcej. Czy on spadł? No dobra, trzeba było wcześniej się cofnąć. Całkiem sporo życia mam. Mamy buty! Pokażcie mi te buty. No, ale na modelu się nie pojawiły, to znaczy na modelu, jak to można modelem nazwać? Widzę, że sporo daje odpowiednie lawirowanie, żeby przeciągnąć przeciwnika i móc go zaatakować jako pierwszego. Właściwie to robi wszystko, bo mamy tu jedno trafienie więcej. Nie znaleźliśmy nigdzie żadnego klucza, nie.
skubany zajmował złoto. Ciekawe, czy pełne złoto oddał. Nie mam klucza. Wow. Kto to jest? Kim jesteś? Palom. Czekał na mnie tutaj. Kim wiesz, skąd wiesz, kim jestem? Okej. Nie ma czasu na tłumaczenia, czas jest ten, na zabijanie, tak? Lol. Dostaliśmy typowego staffa dla magów. I czy ja dostałem drugie buty? Nie mogę zmienić postaci, nie mogę. O, nie mam, jest na ten, ale to są te, a te są z jakąś niebieską poświatą. Mają stabilność, tak? I staw. Gdzie ja mogę dać ten staw? Czy ja mogę ten staw dać na przykład tu pod trójkę? I na przykład walić z dystansu. Tak, mogę walić z dystansu. Przynajmniej zakładam, że to mi pozwoli klapać z dystansu. Czy chcemy zejść? Czy jest tutaj coś ukrytego? Jakieś tajne przejście, gdzieś coś nie wygląda? No to zejdźmy. Fajnie by było, jakby były. To mi w ogóle nawiązuje mocno do starych gierek, wiecie, takie lata 90, tylko inna grafika i ten taki motyw zwiedzania lochów i zwiedzania lochów i zwiedzania lochów. No, na pewno sowa w podziemiu. I się nazywa Tails, okej. Potrzebujemy klucza. Okej. Troszkę taktyki tu będzie dużo. Będzie tu bardzo dużo taktyki. Myślałem, że to pozwoli mi atakować z dystansu, ale nie. Nie działa to w ten sposób. Dobra, użyjmy sobie hapsów. Nowy czar. Kula ognia wymaga dwóch tych. To byłoby idealne miejsce, które... Czy mamy klucz? Nie mamy klucza, bo się zgubiłem. Nie mamy klucza, ale co to jest? Equip spells. Dobra. Czy to jest lepsze od miecza? Ile to ma? 1 do 4, 13 obrażeń, 1 power. 1, tak, ale to jest ranga 1, 4, obrażenia 13. Miecz ma większe obrażenia niż takie... Dobra, ja wiem, filmy i Hollywood zrobiło swoje, ludziom się wydaje, że miecz jest najbardziej praktyczną bronią ever, co... Nie jest prawdą, bo to jest broń ostateczna na zasadzie, jak wszystko, co mieliście fajne, wam wytrącili z łap, to wtedy sięgacie po mieczyk. Najlepiej, żeby nie był za długi, no chyba, że mówimy o dwułapnym, to znaczy takim długim, żeby tam sięgać. W ogóle to rozróżnienie z fantazy, miecze jednoręczne, longsword, nie wchodźmy w to. Raz, nie jestem specjalistą, dwa, im więcej o tym wiem, tym bardziej jestem, a nie miałem w końcu tego. Im więcej o tym wiem, tym bardziej jestem taki, mnie to boli i zastanawiam się, jak mogę dalej się cieszyć swoim hobby, wiedząc, jak bardzo ono jest omylne. Dobra, tam nie, to będzie bez sensu. Spróbujmy rzucić tutaj, tak dla przetestowania. O, dostał ten. Czyli jakieś tam fabularne. O nie! Zmiana broni jest liczona jako tura. Podoba mi się, że on może tak bardzo z dystansu atakować. Możemy ich oklepać, zanim się zbliżą. Niebo mi sowy przyatakują. Dobra. Weźmy teraz do plecaka. Mamy level up. I co ja mogę sobie tutaj lepszyć? Atrybuty. Moc, finezja, stamina. Niech będzie moc. I finezja. O, w ten sposób. Stamina jak stamina. Czy ten jest taki sam? 25-25. No to dużo lepiej. Czy ja mogę na przykład tarczę? A, dostaliśmy tarczę.
Ale jak mamy to, to wtedy już tarcza nie działa, tak? To zrobimy inaczej. 18, to jest bez sensu. Ale jako, że krajo, to sobie wrzućmy tutaj. To sobie damy tu. I jak będziemy mieli kogoś trafić mocno, mocno, to jedziemy ten, a normalnie klepiemy się z tarczą, bo tarcza nam daje z kolei defense, więc wszystko jakby się zgadza. Dostaliśmy tę samą zabawkę, co on ma! Szczerze powiedziawszy, zrobilibyśmy to inaczej. To tutaj, standardowo musi być na końcu. To tu. Dystansowa tutaj, mocniejsza tutaj i czary... Okej. Nie wiem, to w ogóle mogę zdjąć, bo to do niczego potrzebne nie jest. Ale lecimy... Nie, idziemy do tej skrzynki. Nie chcę mi się tu wracać. I czy coś fajnego dostaliśmy? Czyli to możemy ubrać to 19, to jest 30. To nawet nie ma sensu na to patrzeć. Dostaliśmy jakiś pierścień. Ludzie, to jest bardzo przyjemna gierka, jeżeli lubicie takie... turowe diablo bym to nazwał. Ohoho, dostał gonga. Za chwilę pewnie będzie jakiś game changer, bo za prosto nam idzie. I to nie o to chodzi, żeby nam szło cały czas prosto, tylko że to jest wstęp. Okej. Dostałem oko Anteritu, nie mam pojęcia co to jest. Orki! Muszę pograć w orki! To jest to, co zrobię dzisiaj po ogarnięciu do końca tej nagrywki, drugiej nagrywki. Ludziska! Gierka na starcie jest mega przyjemna. Jak będziecie mogli ją złapać w jakiejś dzikiej promocji, ja prawdopodobnie ją złapałem za jakieś śmieszne pieniądze, bo inaczej bym się nie skusił, a jakbym zapłacił więcej, to bym też od razu nagrał, bo mam jakieś takie poczucie, że muszę to wykorzystać, więc tak się rysuje sytuacja. Na dzień dobry, jestem bardzo zainteresowany. Ja lubię takie minimalistyczne, ja lubię takie turowe podejście do tematu. Jest kilka gier, które się zbliża i jest na szczycie mojej wishlisty do kupienia na Steamie. Jak tylko będzie to można kupić, to jest taka rzucam w nich hajsem, bierzcie to. I chodzone mordobicia, że arcade sticka można wykorzystać. To nie będę ukrywał, że to są dwa moje takie top rzeczy, które mnie najbardziej bawią. No i oczywiście RPG, jak jest dobra historia. Przed chwilą nagrywałem z waszej perspektywy, to mogło być parę dni temu. Disco Elysium na Epiku złapałem podczas poprzedniej promocji i jak zacząłem grać, to potem nie mogłem tego wyłączyć po nagraniu, ale to ja. Ludzie, Roach Wizards, bardzo przyjemna gierka na wstępie, będę pewnie zaczynał od początku granie bardziej pierdołowatym magiem niż pierdołowatą magiczką, ale jestem mile zaskoczony, bo myślałem, że to będzie coś takiego troszkę bardziej... taniego, a to jest przemyślane na pierwszy rzut oka, więc bardzo pozytywne z mojej strony podejście do tematu. Życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka i widzimy się przy następnej okazji, a następny znów powinien być epic z gierką, którą sobie złapałem w ramach tej promocji, która się właśnie skończyła parę dni temu, znaczy no już prawie tydzień temu, z waszej perspektywy to już ze 2 czy 3 tygodnie temu. Ale czaiłem się i na ostatnią chwilę się złamałem i złapałem jeszcze jedną gierkę, która zresztą już była kiedyś na kanale, więc och well. Miłego, do następnego i hej! Tak, stoję za tym dalej, tak.